W dzisiejszym odcinku w Roblox będziemy jeździć po polskich miastach polskimi samochodami przez polskie drogi, ponieważ jest to odwzorowana mapa Polski w Robloxie. Znasz jakieś któryś z tych miast w ogóle? Tak, ja się urodziłem sławnie. Serio? No to jestem taki sławny, no. Ty się serio urodziłeś w Sławnie? No tupa, tego wana mnie stary wyciągał. Ja nie mogę z tobą nagrywać odcinku. Masz tutaj normalnie polskie znaki. No chodź tu! Dobra, ja jadę. Ty masz na auto w ogóle? Nie. Fiat 126P jest za darmo, to jest maluch. Jak się jeździ? Halo, kierownicy mi ukradli. Ty, ale... Ej, tu się... To problem, nie? Jaki? Krawężnik za wysoki w Sławnie jest. Czekaj, ja w ciebie tam uderzę i ci pomogę, nie martw się. Czekaj. Dobra, za wysokie krawężniki w tym Sławnie. Dobra. Dobrze, dobrze, ty! Ale ty pomóż mi teraz, co? Ten już miał wypadek. Idzie! No czekaj, ja ci pomogę, czekaj, dosiadam się. No, teraz cięższe auto będzie i to dużo cięższe. Jestem gruby! Dobra, jedziemy! Dobra! Jedziemy na Gdańsk, chodź, ja ci oprowadzę cię po Sławnie. Tutaj dobra. W lewo, no nie! Tu w lewo musisz? Tak, okay. Mój kolega tutaj mieszka. Ja pierdzielę! No i tu. Nie, no, przejechałeś, tu z tyłu parking jest, ja ci pokażę, tutaj. Ale... Tu pizzerię, bo ja cię na pizzę chciałem zabrać, tu parking masz jak coś. Dobra, dasz mi wjechać? No nie da się tu... Nie, jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Tak, jeżeli to w ogóle jest otwarty, stary. Tesco, patrz ty, Tesco! Ale Tesco już nie istnieje, przeterminowana mapa. Bez kitu, do poprawy twórcy mapy, Tesco na Kupieckiej. Co jest? Chcesz coś kupić, Tesco? Nie, nic nie chcę, chodź. Ej, samochód ci spierdziela! Ej, te biegi są tu skomplikowane, stary. No, skończymy jak multi. Ej, nie skończymy jak multi. Gdzie ty poleciałeś? Upływać. Czyli ty się utopiłeś? Ja, nie, ja w Darłowie jestem. Jak ty przez wodę się znalazłeś w Darłowie? Idę też się utopić w takim razie. 10 seconds later. Ty, ja też w Darłowie, a gdzie ty jesteś? Ja u Andrzeja jestem na chacie. A gdzie Andrzej mieszkał? Ja siedzę pod Biedronką, Andrzej ma pizzerię 24 na dobę. Czemu jesteś Lego? Nie pytaj, chodź. Jedzie pociąg. No nie widzę tego pociągu. No właśnie ja też nie, ale zamknęły się bramki, nie? To będzie jechał. Ej, jedzie! Dobra, zatrzymuję. Ty nie no! You shall not be. Nie oglądałeś reklam Intercity z tym z Hipusiem? Nie ma. Dobra, skoro Profsia zabrał pociąg, czy się pojawi, czy nie, ja idę znowu kupić jakiś samochód, tylko tym razem doładuję sobie jakieś robuxy. 25 tysięcy za 500 robux, niech będzie. Ja idę szukać pracy dla siebie. Ja bym ci na przykład w życiu pracy nie dał. Do tego się już nie kolegujemy. Tak, dokładnie. Ty, dobra, mam 26 tysięcy na auto, co ja mogę kupić za 26 tysięcy? Auto. No, okej, masz rację. Ty, Opel Vectron C, to jest chyba Opel Vectra. Kupuję za 25 koła stary właśnie samochód. Tak, to pożyje. Ej, ale realistycznie całkiem wygląda ten samochód jak na Robloxa. I blachy mam polskie w ogóle na... Co ty robisz? Ale jesteś? Dobra, wsiadaj do mojej Vectry, mała. Dzięki. Ej, to ja tam widzę BP, czy my... Byłem przed chwilą. Drogo jak 102, nie? Nie opłaca się tankować, lepiej pchać auto. Ty, daj czołówkę, daj czołówkę! No, to chyba przegraliśmy. Siema, co u ciebie? Fajne masz oczy. Strasznie betonowa atmosfera tutaj. Ty teraz żółtą mam, dawaj do Vectry. O, żółta, jak Porsche. Jak Porsche, dawaj pod prąd. A to w Polsce się tak nie jeździ? Tyłem. Jak tu stacje benzynowe wyglądają, jak chcę pójść? 6,48, dobra, parkujemy. Ty, ja chcę hot doga, ale tu zamknięte. Dobra, no nic. No weź bo dystrybutory, paliwo wylejesz. Tu jest Darłowo i ja prosto, tam coś się na końcu świeci ładnie. Widzisz? No tak, ale musimy wjechać musisz na chodnik. Tam, nie ma problemu. Na luzie, to nie jest problem, bo... A to znaki się świecą. O kurwa, fotoradar! To dawaj szybciej, Ej, dostałem mandat! No bo przejechałeś na fotoradarze. Weź go tam! Ja porozmawiam z nim. Porozmawiaj z fotoradarem. Paparazzi, proszę nam nie robić zdjęć, kiedy jeździmy. Nie życzymy sobie tego, byliśmy akurat na randce. Dobra, porozmawiałem, już nie będzie więcej mandatu. Obiecujesz? Tak, możesz sprawdzić, przejechać szybko. Dobra, to czekaj, to jeszcze raz trzeba zrobić zawrotkę. Sprawdzamy, czy fotoradar znowu nas złapie. Uważaj, bo czerwony jest! Dobra, widziałem przecież. Nie, no, nie będzie, bo ja z nim gadałem, on już dwa razy nie robi pod rząd. Ej, nie zrobił. Zrobił! Nie, ty ciężarówce to obok. Stary, wcześniej dostałem 100, teraz dostałem 300 przez ciebie. To źle przegadałem, chyba nie zrozumiał. Ej, ale my szybko jedziemy, mi się cały ekran rozmazuje. Jak cię ekran rozmazuje? Mi się w ogóle ekran nie rozmazuje.
2000 mandatu! Ej, bo mamy pewien dług napisany. Minus 1400, 1900 długu, jak coś, nie? Stary, tu trzeba jeździć przepisowo jednak. Dobra, wyjdziemy z gierki, nikt nie będzie o tym pamiętał. Ty, duża jest ta mapa. Dawaj prosto, zobaczymy cały czas. Mamy fotoradar kolejny tutaj. Ja pierdzielę, 5000 mandatu! Żyjesz? Nie wiem, ale wiem, że mam minus 6900 na koncie, stary. Pożyczyć ci 500? Ej, dojechaliśmy do końca. Czekaj, sprawdź, czy jest restauracja noclegi Dworek Golikowo. No jest. Jest? Dobra, 4-5 gwiazdki ma na 830 opinii. Ja sprawdzam cenę w tym momencie i nam rezerwuję. Na kiedy chcemy rezerwację? 7 kilometrów, pojedźmy pierw do dworka. Dobra, jadę do dworka. Dobra, ty czekaj, robimy korek. On będzie myślał, że on sobie może jeździć, tak? Ej! Ej! On mi się w dupę walił. Ej, kolego! Ej, on nie ma w środku, wbije na imprezkę. Buza jest? Ciernisko! Ale będzie San Francisco! Tu na razie jest ciernisko! Ale będzie smadno! Fotoradar tutaj jest, dawaj zróbmy rekord mandatu na fotoradar. Pa, jedziemy. 500 zł może będzie. Nie, 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 patrz, czekaj, czekaj. 5 stówek max. Jest fota? 400. No, no widzisz. No dobra, widzisz. Masz rację, ale co, rozpędzamy się jeszcze raz i teraz próbujemy dobić największy. Dobra, tu gdzieś też był. Prosto, w końcu no, nie będzie, no. Jadę, ale mam 7300 długu, stary, ja uciekam przed policją. Ale to nie jest, ale idealna dróżka, żeby ty... był taki fotoradar na niej. A ja 155 ścisnę. Tak mało? Tak mało? No ze mną jeździłeś nieco szybciej. Nie gadaj tak! Nie jeździłem! No fotoradar blisko! Mamy, mamy, szykuj mamy! Się. Pięć koła! To i tak mało. To mało? No to tam pięć koła. Pija, ja cię ze sobą więc nie pamiętam. Co je? No i git, zaklepane. Dobra, jest tutaj dobrze, dom. Dobra, tak. Tutaj powstanie nowy dom ekipy Roblox, tutaj właśnie w tym miejscu. Kupiliśmy to działkę obok właśnie tego domu. Ty, a wiesz, że tu są prace w ogóle? No właśnie wiem, tylko nie mogłem żadnej znaleźć. Patrz, gościu. Co? Niby Polska, jak ja do Turcji pojechałem właśnie. Jak ja w Turcji jestem. Start tutorial, start. Ej, dobra, weź tutorial, chodź, przejdziemy to. Pawn your car. Ja biorę teraz swojego Opla Vectra, a ty weź se Fiata. Czemu mam być gorszy? No bo mnie stać, bo kupiłem, nie? I jak klikam E, to po prostu... Dobra, jadę do przodu, ale on chce, żebym tam cofnął, ty. No i no wiem jak się... Co ty zrobiłeś? To chcę, żebym jeszcze raz ja poszedł do niego. Get drive to factory. Nie no, jadę do factory. A, ja muszę wziąć też Fiata. Fajnie, że kupiłem sobie lepsze auto, a muszę jechać Fiatem. Ale pobugowany, ja mam Opla Vectra kupionego przecież. Teraz wiesz, firmowe rzeczy załatwiamy. Standardowo, jak zawsze tak jest. Ty, ale dobra. Którędy do factory? Ty, dobra, czekaj, którędy do zespienia Fiata, bo póki co ciągle Vectra jest. Ja nie chcę tej Vectry, pal wrotę z tą Vectrą. Ja cię przypadkiem kupiłem. Ja to Vectrę sprzedaję. Da się to sprzedać? Ta, da się, za 7,5 koła. Dobra, sprzedaję to. Ty długi prawie spłaciłeś. Bez skitu, mam teraz tylko 4800. Dobra, ty, jestem. No i teraz... teraz prowadź do faktory. Ale wiesz, że ta gra znowu się zbugowała i znowu mnie prowadzi do tego salonu samochodowego? A nie, get and drive to the factory. Dobra, no. Ale ty, gdzie jest faktory? Też masz taką zieloną strzałkę jeszcze no, do tego salonu? Okay. Ale jedźmy do faktory. Co ty gadasz, jak prosta droga jest do faktory. Gdzie jest faktory? Ty, a może ta zielona strzałka nam pokazuje do faktory? No nie, no przecież on był... Do niego pokazać. O, tu jest, pa, auto dudek. No myślisz, że to jest to? Nie wiem. Obstawiam, że nie. Gdzie jest jakaś fabryka w Darłowie? Ty, okay. Jest mapa! Na dole, w prawym, w prawym, takie pomarańczowe. Wiem, mówiłem ci to już. I tu jest, ale nie ma zaznaczonego faktory. A no to dzięki. Dobra, prowadź. Jadę za tobą. Na pewno będzie w centrum faktory. Tak, na pewno w środku miasta będzie fabryka. Tak. Na 100%. No bo fabryki robi się w centrum miasta, popchnij mnie trochę, dzięki. Dawaj Darłowo, tu w prawo, zachodnie. Nie, w prawo, w prawo, nie, w prawo. Nie, tu będzie fabryka. Nie, ja wiem, że tutaj będzie fabryka. Dobra, ja to cisnę tyle, co fabryka dała. Czy jest fabryka w Darłowie? Ja na dworze stoję, ha, ty, to... ja wróciłem tu, gdzie zaczynaliśmy. Może to jest nasza fabryka. Powiem ci, że chyba nie zarobimy zbyt dużo pieniędzy. Nie nadajemy się do pracy. Ciężko nam idzie ze znalezieniem nawet fabryki. Człowiek chce być pomocny, ratować. Tak! Widzowie, jak wam się podobało, to nagramy drugą część i już będziemy wiedzieć, jak zarabiać pieniądze. Z pewnością. Dzięki za oglądanie.